podziękować tym, którzy doprowadzili do tego, że ta inwestycja startuje. Tym, którzy zabiegali przez lata również, skończy, przepraszam, startuje działalność jako, jako już dom, miejsce, w którym będą przebywać osoby, seniorzy, którzy będą korzystać z opieki w tym domu. Tych osób, które są odpowiedzialne za to, co się tu działo, jest sporo, więc ja im wszystkim przesyłam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania, bo gdyby nie to, gdyby nie ta inwestycja, nie miałaby miejsca, warunki w poprzednim domu są dobre, ale tu będą jeszcze lepsze, zgodne ze standardami, które obecnie obowiązują. Serdecznie dziękuję mieszkańcom, bo to oni swoimi podatkami budują takie inwestycje, a te inwestycje są niezwykle ważne z punktu widzenia, i to chcę podkreślić, polityki senioralnej. Tego, co się dzieje w tym, jak miasto zajmuje się osobami starszymi, osobami, które często budowały Opole, wkładały w swoją pracę w to, jak miasto dzisiaj wygląda, ale też wychowywały takie pokolenia jak ja i młodsze. Opole jest oczywiście miastem otwartym na seniorów. Mamy certyfikat miasta przyjaznego seniorom, międzynarodowy certyfikat UNICEF-u. W tym miejscu będzie funkcjonować także przychodnia miejska. 96 mieszkańców zostało przeprowadzonych do tego obiektu w zeszłym tygodniu. Dzisiaj przychodzą pozostali mieszkańcy, więc w zasadzie mamy wypełniony dom. Od dzisiaj rusza też pobyt krótkoterminowy, o którym już mówiliśmy, więc pierwsze dwie osoby na pobyt krótkoterminowy zameldują się dosłownie za 2 godziny w nowym obiekcie. To jest oczywiście inna jakość, inny standard. Szerokie przestrzenie, możliwość manewrowania wózkami, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, klimatyzowane pomieszczenia, nowoczesne łóżka, więc można by długo wymieniać różnice między starym a nowym budynkiem. Bardzo dobrze, to jest super, nowoczesne wszystko, do tych palca gorąca woda, ciepła woda, różna. Ładne prysznic, tylko trzeba regulować, można się kąpać, wszystko nowoczesne. Mi się tu bardzo, bardzo podoba. Każdy ma swoją łazienkę w pokoju, nie musimy ludzi na wózkach przewozić do innej łazienki, wszystko jest na miejscu. Jest naprawdę wygoda dla nas, tylko że dużo kilometrów do biegania. No, pod względem technicznym pięknie wygląda obiekt, wyposażenie jest bardzo nowoczesne, pokoje są przestronne, widoki mamy bardzo ładne, panorama dookoła, spokój, cisza. Musimy trochę się zapoznać z obiektem. Korytarze są bardzo wygodne, przestronne. Jesteśmy zachwyceni stołówką tutaj, której będziemy spożywać obiady, kolacje, śniadania. Personel stara się jak może tylko przygotowywać dobre jedzenie zgodnie z dietetyką. Poza tym atmosfera jest przyjazna. Mamy zajęcia w tym domu, też przypuszczalnie takie, jakie mieliśmy w poprzednim domu.